Cześć wam wszystkim z tej strony Bogdan testuje Noti One lokalizator Bluetooth i pokażę wam jak to wygląda od kilku dni na chwilę obecną. 6 rozpocząłem testy, czyli w poniedziałek. Czyli pierwsza lokalizacja tu ulica Legionowska 19 w Bytomiu. Spójrzmy jak to wygląda. Jest tutaj taki podział na historię punktów, godzina dokładnie i po prawej stronie mapa, czyli widać gdzie to zostało na przykład namierzone poprzez albo smartfon z GPS-em. Z Bluetoothem włączonym, np. własny, albo poprzez dowolny inny smartfon z aplikacją e, Nauti One, e, Bluetoothem oraz nawigacją GPS, więc tak to wygląda, jak widzicie, 6, jeden punkt, czyli tutaj gdzie uruchomiłem samo to rozwiązanie. Następnie 7 to rozwiązanie zostało przypięte do kluczy. E, I jak widzicie w różnych miejscach, tutaj mamy całą historię. Sytuacja miała miejsce od samego rana. E, Chłodna 1B, potem powstańców warszawskich. I tak, jak widzicie, po kolei wszystkie punkty. Jeżeli chcemy jakiś punkt zobaczyć, możemy sobie tutaj stąd kliknąć. Tutaj są miejsca namierzania, czyli w czasie dnia, gdy ten lokalizator się poruszał, przypięty do kluczy w torebce, no to tak miała miejsce sytuacja w bytomiu, czyli to znaczy, że w bytomiu w różnych miejscach, tak jak tutaj po mapce możemy sobie kliknąć, sporo osób musi być obcych obcych to znaczy niezwiązanych z tym lokalizatorem, którzy też wykorzystują funkcję Noti One, a dokładnie mają w smartfonie zainstalowaną aplikację, która ma włączony też i Bluetooth, połączona jest z internetem i, nawi i nawigacją, czyli GPS-em i przechodzą sobie ludzie po prostu ze smartfonami w kieszeniach, rozmawiają przez telefon, mają w torebce i jeżeli tylko jakiś lokalizator dowolny, inny, niewłasny zostanie wykryty, to informuje to serwer, a serwer od razu informuje właściciela danego lokalizatora, czyli na przykład mnie. No i zobaczcie, jaka tutaj sytuacja miała miejsce tego siódmego Tutaj są te punkty, w których został wykryty lokalizator przez obcy smartfon czyli przez po prostu ludzi, którzy też wykorzystują funkcjonalność noti One. Jak widzicie, tak to się prezentuje W tych punktach wszystkich osoba z tym lokalizatorem po prostu była chodząc po mieście i tak dalej Jak widzicie, nie mamy tutaj płynnych kreseczek dokładnie, bo to działa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy gdzieś w okolicy tego lokalizatora ktoś ma smartfon właśnie z aplikacją Noti One czyli po prostu naj, najczęściej wykorzystuje tę funkcję, a lokalizator też komuś na przykład daje tak więc tak to wygląda szóstego, siódmego przepraszam. teraz ósmego, następny dzień ósmy był wczoraj wczoraj było to tak, że tu tutaj rzeczywiście był przejazd do Katowic czyli tu z Bytomia, czyli stąd, o stąd, tutaj był przejazd do Katowic, potem tu przez Chorzów, jak widać, samochodem to, była, to był przejazd, tutaj i tutaj na dtś do Katowic był przejazd i rzeczywiście zostało to wszystko namierzone tutaj jest, e, jak pamiętam, e, ten, no, cmentarz, o, na cmentarzu i tam też najwyraźniej ktoś obcy używa, no T1 był po prostu gdzieś około cmentarza, tak jak tutaj widzicie teraz następnie punkt IKEA w Katowicach, proszę bardzo też jest pokazany punkt tutaj ktoś w IKEI był i zostało to wykryte następnie je... znowu do Bytomia i tak dalej zobaczmy jak to według historii wygląda czyli od samego rana Jagiellońska 17 to jest centrum Bytomia e, Powstańców Warszawskich to też Bytom 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 i potem o godzinie 11:11 11, jak widzimy tutaj e, gospodarcza 9 czyli w, w Katowicach było o 11 11 dokładnie jak widzimy. Potem Aleja Roździeńskiego czyli IK1219. Potem znowu bytą 1249. Jak widzicie lokalizator rzeczywiście jest zlokalizowany tak więc to wszystko jednak fajnie sobie działa i według mapy możemy podejrzeć punkty, w których było wykryte, według historii dokładnie punkty z godzinami i dokładność, ta dokładność jest bardzo istotna, ta dokładność mówi tyle, w jakiej mniej więcej odległości ten ktoś, kto z smartfonem z tą aplikacją był, wykrył właśnie lokalizator, czyli tutaj jak widzicie Jagiellońska 17, tu była najmniejsza dokładność w tym miejscu, jako, że to nie jest lokalizator GPS, to nie mamy bardzo dokładnych wyników, ale już mamy naprawdę bardzo zbliżone. Czyli, jeżeli szliśmy na przykład sobie jakąś drogą, zgubiliśmy klucze z lokalizatorem, a będziemy widzieć, że na przykład lokalizacja tutaj wskazuje jakąś tam ulicę, to wystarczy, że przejdziemy tą samą trasę i powinniśmy znaleźć naszą zgubę, na przykład właśnie klucze, a to już jest i tak bardzo, bardzo dużo. To wszystko to mnie troszeczkę zaskakuje, że to rzeczywiście działa. Lećmy dalej, dzisiaj jest 9, zgadza się 9, tak listopada. Przejdźmy dalej od samego rana. Zabrzeńska 1, potem Plac Wolskiego, e, potem Moniuszki i godzina 16:13, 19, czyli tak jak teraz mniej więcej godzina jest, no to tutaj Jegluńska 18. Zobaczmy według mapy, tak to wygląda. Czyli jak widzicie, nie mamy takich płynnych ruchów, jakby lokalizator co sekundę zapisywał, tylko w tych miejscach, gdzie jakiś smartfon e, wykryje nasz lokalizator, smartfon e, po prostu. Kogoś obcego, kogoś nam nieznanego, kto też wykorzystuje funkcję Note1. Z informacji, jakie są od producenta na stronie, około miliona osób używa to urządzenie w Polsce, czyli już mogę stwierdzić jedno po tych krótkich testach tutaj, że rzeczywiście sporo osób wykorzystuje Note1, czyli ta technologia się rozwija. Wyobraźcie sobie sytuację, że nie wiem, zgubilibyście klucze, ale potem sprawdzacie sobie na smartfonie. Wy jesteśmy, znaczy, wy jesteście powiedzmy z bytomia, o tutaj, i ktoś wam te klucze ukradł, i wy widzicie takie coś. Co wam to mówi? Mówi wam to tyle, że ktoś, kto ukradł klucze, porusza się z nimi po całym tutaj, po całej aglomeracji, jest powiedzmy. Gdzieś tam w katowicach, a tu według historii możemy śledzić ruchy. Wszystko zależy od tego, żeby lokalizator był w odległości tam jakiejś, nie wiem, 10, 20, 50 metrów od jakiegoś smartfona, kto używa NoT1. Czyli im więcej osób zacznie używać Noti 1, tym lepiej dla wszystkich, którzy chcą wykorzystywać tą funkcjonalność lokalizatora bluetooth. I to rzeczywiście, jak widać, jest. Działające. Nie jest to jakiś tam pizna na wodę, fotomontaż, tylko rzeczywiście e, oczywiście mamy tu informacje nie tak dokładne, jakbyśmy chcieli, czyli tam do 2-5 metrów i tym podobne, e, ale jeżeli już jesteśmy blisko, na przykład widzimy o tutaj Jagiellońska 18 widzimy że tu zostało wykryte to w tym momencie możemy w aplikacji w której teraz jestem Noty One kliknąć sobie tutaj taką funkcję jak znajdź mnie dzięki czemu będziemy mogli wyszukiwać e, swój lokalizator poprzez Bluetooth ze swojego smartfona czyli w tym momencie najlepiej żeby wyłączyć tryb oszczędzania energii włączyć Bluetooth poczekajcie chwileczkę niech się wyłączy ten tryb oszczędzania energii bo on tam nam e, wyłącza GPS-a. Dobra, włączmy sobie jeszcze raz. O, już mamy aplikację włączoną. I teraz, jako że mamy Bluetooth, o teraz w tym momencie, włączony. To teraz e, ta aplikacja będzie za pomocą Bluetooth wyszukiwać tego naszego Notiwana. Na razie widzicie tutaj 47 minut temu e, został wykryty, ale to było w czasie chodzenia po mieście przez obcy smartfon. A teraz, mając włączone już tutaj, jak widzicie, Bluetooth, a włączmy jeszcze sobie e, nawigację, czyli lokalizację GPS, to w tym momencie aplikacja wykorzysta te moduły, czyli Bluetooth i lokalizację GPS, tak aby zlokalizować ten nasz lokalizator Bluetooth, czyli Notiwana, bardzo, bardzo dokładnie w okolicy mojego smartfona, czyli do około 10-20%. 30 metrów, tak to może zadziałać. Czyli, czy może lokalizator jest w domu, czy może na klatce schodowej. Tak więc spójrzmy, jak to teraz wygląda, gdzie to było. Odśwież, poczekajmy chwilę. Czy gdzieś jest lokalizator, gdzieś tutaj, zaraz popatrzymy, znajdź mnie i możemy wykorzystać taką funkcję ciepło-zimno, co to jest za funkcja, to jest taki radar, który tutaj widzicie, ten radar wykrywa nasze urządzenie, czyli nasz Noti One i tutaj widzimy jak na razie minimum, czyli tutaj jest po prostu minimalny stan, więc ja teraz wstanę ze swoim smartfonem w którym e, po prostu będę poruszał się po mieszkaniu i zobaczymy, czy gdzieś ten lokalizator jest. On się gdzieś tutaj niedaleko znajduje i jak widzicie, e, ten wskaźnik ciepło-zimno zwiększa swój zakres, czyli już jesteśmy gdzieś blisko i rzeczywiście lokalizator jest tutaj u mnie, klucze są przy mnie i on sobie mruga takim zielonym światełkiem, informując mnie, że jest lokalizator. Teraz lokalizatorem pukam w telefon. Czyli rzeczywiście jest, e, znaleźliśmy, i w, te, w tym momencie, co możemy zrobić? Dajemy pod, powrót powrót i co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze możemy zrobić? Lokalizator, gdy dałem powrót, lokalizator przestał mi teraz już mrugać. Teraz normalnie bez mrugania sobie działa. Gdy klikamy znajdzie mnie to włącza automatycznie też i mruganie światełkiem. Spoko sprawa, takich lokalizatorów może mieć całkiem dużo. Ja dalej przeprowadzam testy, niebawem recenzja i pokażę wam taki test, że tak powiem na żywo w terenie, tak żebyście zobaczyli jak to działa na przykład w Bytomiu, które to miasto nie jest jakieś wielkie jak na przykład Katowice czy jak w Warszawa, Wrocław, ale jak sami widzicie, to wszystko ma ręce i nogi. To rzeczywiście działa. Byłem bardzo sceptyczny do tego rozwiązania, ale już widzę, że to rzeczywiście działa. Zobaczcie, ile tu w czasie dnia punktów zostało zlokalizowanych. Zobaczcie i tutaj na 100% nikt nie był, że tak powiem, od nas. To znaczy nikt nie miał włączonej aplikacji Noti One z mi znanych osób. Które e, chodziły, że tak powiem, razem z lokalizatorem. Tak więc jest to nieprzypadkowe. Znaczy, e, przepraszam, jest to nieprzypadkowe, to jest po prostu działanie systemu e, lokalizatora Bluetooth e, z wykorzystaniem po prostu obcych smartfonów, które gdzieś tam w koło sobie ludzie użytkują. Każdy ma przecież smartfona, e, ale ktoś musi używać tego właśnie Notiwana też, by to jak widać. I to nie jedna osoba, a można przypuszczać, że kilka osób. Im więcej osób używa Notiwana. Taką zawieszkę, czyli właśnie ten kluczyk, no kluczyk, tą, ten breloczek montuje na przykład do plecaka u dziecka, do kluczy i tym podobne, to wtedy w tej aplikacji może obserwować swoje Noti-One y i nazwać osobno. Na przykład ja nazwałem sobie Noti-One klucze forum forumwiedzy.pl. Można nazwać dziecko 1, na przykład franek, dziecko 2 i do plecaków przymontować, i wtedy my sobie tutaj na smartfonie w dowolnym miejscu lokalizujemy, gdzie na przykład nasze dziecko jest, czy jest w szkole, czy może e, oczywiście, jeżeli jest do ubrania. Przy, przy, przypięte. Jeżeli do plecaka, to zawsze plecak można zdjąć, więc e, może warto montować taki właśnie breloczek e, do, do ubrania bardziej, ale tak, żeby oczywiście nie krępował ruchów i nie e, denerwował. E, do, po, do czegokolwiek dosłownie, tak więc do kluczy, do osób starszych i tym podobne i tak dalej. Fajna sprawa. Dzięki takiej aplikacji i dzięki temu rozwiązaniu, do którego byłem bardzo sceptyczny. W chwili obecnej muszę stwierdzić, że to kurczę działa. Tak więc możemy dodać takich lokalizatorów znacznie więcej do aplikacji. Tutaj wystarczy kliknąć sobie plus. Tak więc możemy kupić sobie kilka. Lokalizatorów noti One i wykorzystywać je w jednej aplikacji. Z mojej strony to tyle. Na chwilę obecną dalej testuję to rozwiązanie i powiem Wam szczerze, byłem mocno, mocno zdziwiony, że to działa dwa dni temu, a teraz widzę, że to rzeczywiście działa i to już nie są żarty. I nie jest to oparte o G GSM oraz o GPS, tylko o Bluetooth. Tak więc, i oczywiście internet oraz lokalizację GPS smartfonów, które mają tą aplikację i po prostu wykryją za pomocą aplikacji Noti One na innych smartfonach nasz lokalizator Właściciele tamtych smartfonów nic nie wiedzą, że przekazują dane do systemu, z którego ja na przykład teraz mam informację a i tak samo jest ze mną, jeżeli ja tą aplikację mam włączoną i chodzę po mieście, no to w tym momencie mogę przekazywać, nawet nic nie wiedząc, informacje innym właścicielom Noti One. Ciekawe rozwiązanie, testuję dalej dajcie znać, co myślicie o takiej technologii może nie teraz, o takiej właśnie technologii wykrywania, lokalizowania przedmiotów, czy też jakichś różnych innych e, osób, czy też rzeczy. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam. Tutaj jeszcze sobie kliknę. notiła akurat o, te, o tym nie Teraz rozmawiamy, bo to jest tylko jedna sztuka, mam na testy. No i tutaj mamy 0 minut temu wykryte przez Bluetooth. Zobaczmy, jak to jest historia. Historia tutaj e, 17, tak gdzie to jest? 16, 19 to to są te lokalizacje od osobnych smartfonów, że tak powiem a jeżeli wykrywam Bluetoothem, no to widzę to w formie takiego N, jak tutaj widzicie z tego co przynajmniej obserwuję e, tak mi się wydaje, nie, nie tak 0 zero, zero minut temu, chwila tu e, tu wejdźmy sobie w historię ciach, tu mapa i tu lokalizuj Lokalizacja w tym miejscu, no i znalazło. Tak więc mamy tutaj w miarę dokładną pozycję. Jaka, jaka jest dokładność? 100-100 metrów, tak to przynajmniej wygląda. No dobra, jak widzicie, działa to rozwiązanie. Sam jestem zdziwiony. Tak więc, dosyć pozytywna sprawa. Czy coś tu jeszcze się robi? Można zmienić nazwę tego lokalizatora, usunąć. No i to tyle z mojej strony. Dajcie znać co myślicie na temat właśnie lokalizatorów Bluetooth, czy używacie Noti1, czy może planujecie. Eee, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć wam.